Minęła godzina 20. Czas zatem na premierowy odcinek naszej transmisji na żywo. A chcemy Was zaprosić do oglądania programu Krótka Piłka. To projekt, który Lotto Superliga stworzyła razem z portalem 5set.pl. Dlatego witają Was bardzo serdecznie Wojtek Chrząszcz. Dobry wieczór. I Łukasz Betański, a tematów sporo do poruszenia, bo po tej pandemii koronawirusa odmrażamy polski sport. Sport wraca na ekrany telewizorów, niedługo wróci na stadiony, a tenis stołowy jako drugi po piłce nożnej, po naszej polskiej ekstraklasie wrócił do takiego grania na żywo. Lotto Superliga Cup, o tym będziemy mówili dzisiaj długo, bo to wydarzenie bez precedensu, historyczne, piękne w ogólnodostępnej telewizji. Mam tu oczywiście na myśli TVP Sport. No i pytanie od razu do Was. Czy oglądaliście, czy Wam się podobało? Co myślicie o tej formule rozgrywania takiego turnieju na czas? Czy wkrótce możemy się spodziewać meczów na czas? Bo ułatwiłoby to niewątpliwie wiele kwestii, na przykład reklamowych czy telewizyjnych. Ale o tym sobie będziemy porozmawiać, będziemy sobie rozmawiać z Wojtkiem, ale ciekawi też jesteśmy Waszych opinii, dlatego w komentarzach śmiało piszcie. Tak samo, jeśli macie do nas jakieś pytania, to też postaramy się na nie odpowiedzieć. Wojtku, Lotto Superliga Cup, oglądałeś? Tak, oglądałem całe 2,5 godziny transmisji. No przyznam szczerze, że ogólnie idea bardzo fajna, bardzo mi się podobał ten turniej, jeżeli chodzi o to, że w ogóle się odbył, tak? Ponieważ jest to dopiero drugie wydarzenie, jeżeli chodzi o tenis stołowy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusem. Tym pierwszym był oczywiście mecz towarzyski między Energą Manekin Toruń a Dartomem Bogorią Grodzisław Mazowiecki. Jeżeli ogólnie chodzi o poziom sportowy tego turnieju, to muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony, bo było naprawdę bardzo ciekawych wiele akcji. No i tak naprawdę nie było widać, że ci zawodnicy mieli przerwę w treningach. No i powiem szczerze, naprawdę, jeżeli chodzi o tę grę na czas, to jest na pewno bardzo przyszłościowa szansa dla tenisa stołowego, ponieważ, no tak jak już wcześniej wspomniałeś tutaj, jeżeli chodzi o względy telewizyjne, względy reklamowe, to może być naprawdę bardzo duży krok naprzód dla tenisa stołowego. No, Marek Badowski wygrał te zawody, w finale pokonał Daniela Guraka 32-16. Ogromne gratulacje dla Ciebie, Marku. I przypomniała mi się jedna rzecz, do której chciałbym nawiązać. Podczas czatów z zawodnikami w każdy piątek tutaj na kanale Lotto Superliga zawodnicy mówili, że potrzebują około 2-3 tygodni, może do miesiąca na dojście do optymalnej formy. Ja tak trochę kręciłem na to nosem, ale widzę faktycznie, jeżeli oni już wracają do tych stołów, grają, ćwiczą, to faktycznie to bardzo szybko to czucie przy stole, ta pewność gry wraca do tych zawodników i jestem już, no po tym turnieju jestem spokojny. Ja wiem, że to było show, że to był turniej towarzyski, ale zapatruję się na to wszystko niezwykle, niezwykle pozytywnie. Jeszcze raz gratulacje dla Marka Badowskiego. A twoim faworytem kto był, Wojtku? Wiesz co, po pierwszych grach, szczerze mówiąc, myślałem, że Daniel Gurak jednak wygra ten turniej. Natomiast, no jakby to powiedzieć, no i Paweł Siruczek oczywiście był faworytem. Uważam, że Czech bardzo dobrze zaprezentował się w meczu z Energą Manekinem. Grał bardzo pewnie backendem, choć na przykład z Tomkiem Kotowskim czy Konradem Kulpą w pierwszych setach jeszcze nie mógł się strzelić, tak już później naprawdę ta jego pewność, ta jego jakość była na bardzo wysokim poziomie. Również tutaj w gronie faworytów uznawałem oczywiście Marka Badowskiego, choć po tym pierwszym meczu nie wydawało mi się, szczerze mówiąc, że wygra on cały turniej. W gronie faworytów, też trudno powiedzieć faworytów, prawda, no bo grało tylko 8 zawodników, ale wydawało mi się, że Samuel Kluczycki jest w stanie wygrać z Danielem Gurakiem w pierwszej rundzie. Mówię, bo Daniel Gurak naprawdę bardzo dobrze prezentował się z meczu na mecz, natomiast tak patrząc na papierze, jakby ostatnie te dzieje w trakcie sezonu, czyli przed przerwą spowodowaną koronawirusem, tak wydawało mi się, że właśnie Samuel jest w stanie pokonać Daniela Guraka.
No, Daniel Górak i Marek Badowski, można by powiedzieć, takie przeciwieństwo, bo Daniel Górak podszedł do turnieju na takiej niesamowitej świeżości, na niesamowitym luzie. Zaczął z wysokiego C, ale potem gdzieś, nie wiem, czy to może zmęczenie, czy warunki właśnie studia telewizyjnego powodowały troszeczkę osłabienie. Z kolei Marek Badowski, no tutaj trzeba powiedzieć, on w ćwierćfinale miał ciężką przeprawę z Maćkiem Kubikiem. Ale poszedł dalej, awansował do półfinału. Tam trafił właśnie na Siruczka, którego pokonał pewnie, patrzę w swoje notatki, 28 do 19. No i w finale postawił kropkę nad i, pokonując właśnie Daniela Guraka 32 do 16. W trakcie mogliśmy oglądać także show naszego czterokrotnego olimpijczyka Lucjana Błaszczyka, który razem z Norbertem Solickim wykonali no, ciekawe show. Widziałem też, że byłeś podekscytowany, że można uderzać żelazkiem, talerzami. Miło się to oglądało. No tak, szczególnie jak to się ogląda z tatą i z babcią, czyli z osobami, które tak na co dzień no nie mają styczności z ping-pongiem, z tenisem stołowym i tutaj naprawdę ogromne brawa dla obu panów za to, że naprawdę tak w inny sposób też pokazali tenis stołowy, taki bardziej zabawowy, taki bardziej mówię dla fanów, żeby właśnie gdzieś bardziej się wyluzować, bo umówmy się tak, bo jeżeli chodzi o sam turniej Lotto Superliga Cup, no to ten turniej to była taka walka, prawda? Mieliśmy oczywiście bardzo dobre akcje, ale również mieliśmy takie momenty tej gry technicznej, której nie do końca wszyscy rozumieją. Taki właśnie pojedynek Lucjana Błaszczyka z Norbertem Solickim mógł troszeczkę odreagować tego kibica i przyciągnąć go do tego, no, że tenis stołowy to nie jest tylko sztywny sport, a też bardzo dobra zabawa. No i rzecz chyba najważniejsza, promocja. Promocja tenisa stołowego. O tym mówi się bardzo dużo, że tej promocji tenisa stołowego brakuje. Tutaj brawa oczywiście dla prezesa Lotto Superligi, prezesa Polskiego Związku Tenisa Stołowego za wykorzystanie nadarzającej się sytuacji, że w tym czasie no, potrafili wykazać się takim zmysłem, że ten antenowy czas można zagospodarować jakimś wydarzeniem na żywo. Zaczęły się rozmowy z telewizją, doszło to do skutku. No i tak jak mówiłem zupełnie na wstępie taki turniej w telewizji o ogólnopolskim zasięgu, to jest bardzo duży krok w stronę promocji. To jest trafienie z tenisem stołowym do wielkiej rzeszy gospodarstw domowych, do kibiców, którzy ten tenis stołowy lubią oglądać, ale także do tych, którzy oglądali gdzieś tam kiedyś świętej pamięci Andrzeja Grubbe, czy właśnie Ludzka Błaszczyka i trenera Tomasza Krzeszewskiego podczas Igrzysk Olimpijskich. Także tutaj brawa dla zarządu Polskiego Związku Tenisa Stołowego i dla prezesa Lotto Superligi Zbigniewa Leszczyńskiego, bo takiej promocji nam brakuje i chciałoby się powiedzieć, prosimy o więcej, prosimy o jeszcze. Czy jakieś jeszcze dodatkowe aspekty, Wojtku? Tak, no ja tutaj wrócę do tego, że prosimy o więcej. Oczywiście, myślę, że no nie możemy, jeżeli chcemy promować tenis stołowy, to nie możemy tutaj poprzestać na tym Lotto Superliga Cup. Myślę, że tutaj bardzo dobrą ideą są mecze towarzyskie, tak jak ten mecz w Toruniu. Myślę, że kluby Lotto Superligi powinny właśnie częściej umawiać się na takie spotkania i szukać transmisji. Nie tylko tutaj w ogólnodostępnych telewizjach, ale także w tych mniejszych, w tych regionalnych, właśnie po to, żeby zachęcić tego przeciętnego kibica. Tutaj myślę też, że Zbigniew Leszczyński powiedział, zapowiedział, można powiedzieć, w poturniejowym studiu, że próbują zorganizować top 12 Lotto Superligi i to też toczą się rozmowy z ogólnopolską telewizją, więc myślę, że to też jest fajny krok naprzód. Co do samego turnieju Lotto Superliga Cup, mówiłem o plusach, mówiłem o tym, że była rywalizacja, było kilka dobrych akcji, była też ciekawa zabawa. Ale jednak czegoś mi zabrakło. Tutaj zabrakło mi przede wszystkim walki w momentach, kiedy właśnie zawodnicy jakby musieli iść po tą piłkę, prawda? No bo jednak to była gra na czas i w przypadku takiej wyrównanej rywalizacji, no ten zawodnik musi się spieszyć, szczególnie ten, który przegrywa, to musi się spieszyć po to, aby móc odrobić straty. I tak naprawdę jedyną osobą, którą widziałem, kiedy przegrywała, to był Maciej Kubik. I
Tego mi właśnie przede wszystkim zabrakło i takiej woli walki w trakcie meczu, w trakcie akcji. Mówię dlaczego. Nie było kibiców, była kameralna atmosfera, a właśnie w przypadku, gdyby większość zawodników zaczęła bardziej może krzyczeć po tych udanych akcjach, tak jak na przykład to robił Marek Badowski czy też Maciek Kubik w niektórych momentach, tak myślę, że to widowisko można by było jeszcze bardziej uatrakcyjnić. No tutaj nawiązując do tego, do tej walki, no tutaj myślę jeszcze przed transmisją, bo wiadomo, że jeśli gramy na czas, nie gramy na sety, no to przy powiedzmy jakiejś tam przewadze punktowej trudno będzie to odrobić. No, był mecz bodajże Tomka Lewandowskiego z Wandzim, gdzie no, oni tasowali się dosyć często, raz wygrywał ten, raz wygrywał ten. No a w innych przypadkach, kiedy ta przewaga już rosła i zawodnik zdawał sobie sprawę z tego, że no, zwyczajnie braknie mu czasu, faktycznie zgodzę się z tym, co mówisz. No gdzieś tam zwalniał, zaciągał hamulec ręczny, ale brawo też dla zawodników za to, że potrafili wykorzystać to chociażby na nagranie lobem wysokie, efektowne piłki. No ale znaczy nie, to jeżeli mogę się wtrącić, Łukasz, no to uważam tak, to taka gra pokazowa typu na loby, na kontry, no to jest naprawdę bardzo fajna wizytówka naszego sportu, ale jednak w niektórych momentach robiło się sennie, to też trzeba przyznać, bo sam oglądałem tę transmisję i tutaj mówię jako ja, jako Wojtek Szorszcz i mówię to całkowicie subiektywnie, że w pewnych momentach robiło mi się sennie i to myślę, że to jest warto do dopracowania. I uważam, że taka gra na czas też jest fajna, tylko musimy wymyśleć coś takiego, że właśnie w przypadku, gdy jest ta duża przewaga, to trzeba coś takiego wymyślić, żeby ci zawodnicy grali do końca, bo jednak gdy zdajesz sobie sprawę, że no nie dasz rady już wyciągnąć, no to właśnie trzeba coś zrobić, żeby jednak ta walka była do samego końca. Zachęcamy Was, moi drodzy, do dyskusji. Jesteśmy ciekawi też Waszego zdania na temat tej formuły Lotto Superliga Cup i o tym, o czym tutaj rozmawiamy. Chcielibyśmy poznać też Wasze zdanie. Myślę, że jeśli chodzi o Lotto Superliga Cup, no to tytułem takiego podsumowania. No, fajny event, gdzieś tam do kosmetycznych poprawek faktycznie, żeby trochę to urozmaicić, żeby to było trochę bardziej dynamiczne, promocyjnie na plus i czekamy na więcej. Tak, no ja uważam, że idea całkowicie jak najbardziej fajna. Mówię, no tak jak tutaj rozmawiamy od tych kilku minut, trochę trzeba jeszcze dopracować ten system, trzeba jeszcze trochę dopracować całą tą otoczkę. Myślę, że jak kibice wrócą, to też będzie inaczej, prawda? Na razie to wszystko jest wokół takiej kameralnej atmosfery, ale nie ukrywajmy, że każdy występ tenisistów stołowych w telewizji, no to jest jakiś krok do przodu w kierunku promocji, w kierunku rozwoju dyscypliny i w kierunku większych pieniędzy przede wszystkim dla tego sportu. No a to są bardzo ważne aspekty, jeżeli chodzi w ogóle o rozgrywanie jakichkolwiek, czy to meczów, czy też treningów, czy budowanie strategii poszczególnych klubów. Jeszcze raz ogromne gratulacje dla zawodników. Widzę, że ogląda nas Wandzi. Gratulujemy, fajne widowisko. Miło było Cię widzieć przy stole, szerokiej drogi do domu. Pozdrawiamy także Artura Grele. To co, cofnijmy się jeszcze, bo to wszystko, to granie zaczęło się od pożegnania z Elektrykiem przez Torunian. Elektryk, czyli ta hala na Międzymurzu. O, pozdrawiamy też Tomka Lewandowskiego. Miło było widzieć Cię znowu przy stole. Energa Manekin Toruń pożegnała swoją halę na Międzymurzu, takim towarzyskim spotkaniem z Dartomem Bogorią Grodzisk Mazowiecki. Jeden z kibiców napisał na fanpage'u właśnie Torunia, że nie było wielkiej pompy, ale faktycznie było sportowe widowisko na pożegnanie tej zasłużonej hali dla Torunian. No, ty byłeś, Wojtku, na tym meczu. Możesz coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, byłem i miałem nawet przyjemność komentować to spotkanie. Ogólnie uważam, że każdy na czymś zyskał, bo zyskały zarówno kluby, bo miały możliwość sprawdzenia się, tak, po tym krótkim okresie przygotowawczym. Trenerzy Grzegorza
Grzegorz Adamiak i Tomasz Radziński mogli co nieco więcej dowiedzieć się o aktualnej formie swoich zawodników, mogli wiedzieć, nad czym mają pracować w najbliższym czasie. Na pewno zyskała też telewizja, no bo jednak zupełnie nie było niczego, były same powtórki w telewizjach, to tyczyło się również tych regionalnych telewizji, więc w końcu taka transmisja na żywo była, myślę, bardzo udanym posunięciem. No i dodatkowo zyskali kibice, prawda? No bo jednak brakowało jakiegokolwiek widowiska i to nieważne, czy to jest piłka nożna, piłka ręczna, czy tenisowy, po prostu jest jakaś rywalizacja, jest to rozgrywane w maju 2020 roku i jest to rozgrywane po pandemii koronawirusa, a myślę, że też klub z Torunia jako klub zyskał, no bo mogli jakoś uwieńczyć te wiele lat na swojej hali, 72 lata tutaj rozgrywali swoje treningi, mecze, tenisistowi Energii Manekin Toruń z wieloma sukcesami, także naprawdę kawał wielkiej historii. Wiem, że pisałeś felieton na ten temat, dlatego odsyłamy na piątyset.pl, tam trochę o historii tej hali, o tym wyjątkowym pożegnaniu Torunia z obiektem znajdziecie. Właśnie felieton autorstwa Wojtka Chrząszcza na piątyset.pl. Ja wykorzystam chwilę, żeby pozdrowić pana Pawła Walczaka, Maćka Kubika. Miło było cię widzieć przy stole trenera Piotra Szafranka. Ale skupmy się trochę na mecz, no bo gwoli ścisłości, skoro to było widowisko, skoro to był mecz, no to trzeba podać opinii publicznej, że 5-1 wygrała drużyna z Grodziska Mazowieckiego. Debel toruński wywalczył punkt, bo tak się trenerzy umówili na 6 spotkań, w tym jedno deblowe. Torunianie w składzie Damian Wenderlich, Konrad Kulpa, Tomek Kotowski, Grodzisk Mazowiecki w składzie Paweł Siruczek, Miłosz Redziński, Marek Badowski. Miłosz Redziński, ja myślę, że niezmiennie trzeba gdzieś mieć z tyłu głowy to nazwisko i mieć tego chłopaka na uwadze, śledzić gdzieś jego karierę, bo ten chłopak na pewno jeszcze nie raz pokaże, myślę, że już w przyszłym sezonie Lotto Superligi, że wygrywać potrafi ze starszymi, wygrywać umie i wygrywać może. Miłosza oglądało przy stole. Ale może ty miałeś jakieś inne odczucia. Ja oglądałem tylko za pośrednictwem internetu. Ty byłeś w hali, komentowałeś to spotkanie. Może masz jakieś inne aspekty? Warte. To znaczy, jeżeli chodzi o całokształt tego meczu, to na pewno, no mówię, mimo tego, że to był pierwszy start po przerwie, to uważam, że mecz mógł się podobać, bo było naprawdę kilka fajnych akcji. Było kilka zwrotów akcji, bo Tomek Kotowski w piątym secie w starciu z Pawłem Siruczkiem prowadził już 5-0, a więc później Czech no, musiał gonić. No i ostatecznie dogonił, wygrał i wyprowadził Bogorię na prowadzenie 1-0. Widać było oczywiście też braki tego, że brakowało tego stołu, że w niektórych sytuacjach zawodnicy mylili się, w dość prostych, gdzie myślę, że przy tym reżimie treningowym, tym stałym, gdzie już wrócą na normalne obroty, tak będą trafiać takie piłki. Natomiast co zauważyłem, no to na pewno dobre przygotowanie fizyczne, bo zarówno Energa Manekin, jak i Bogoria bardzo duży nacisk wkładły na te aspekty. Było widać to także w mediach społecznościowych i u Torunian i u zawodników z Grodziska Mazowieckiego. Co do Miłosza Redzińskiego, no bardzo fajnie, że jest taki młody zawodnik, utalentowany, ale oczywiście też nie można pompować balonika, prawda, bo to tylko działa na szkodę sportowca, bo mieliśmy wiele talentów i tutaj nie mówię tylko o tenisie, mówię oczywiście o innych też sportach, ale jednak gdzieś ta presja publiczna, gdzieś takie że szukamy następców mistrza, prawda, że to jest nasz następca, może to zgubić, więc życzę Miłoszowi oczywiście wszystkiego najlepszego i żeby był naprawdę super zawodnikiem. Jednak my jako czy dziennikarze, czy jako po prostu osoby z tenisa, czy też z innych dziedzin, lub po prostu jako przeciętni kibice, no musimy dać temu chłopakowi trochę spokoju do ciężkiej pracy i tyle. No i tyle. Toruń żegna się właśnie z halą Elektryka, przenosi się do nowego obiektu.
I chyba w tym obiekcie będzie grał też swoje mecze. Czy będą grali nadal w arenie Toruń, Nie, czy nie, już? nie. Na hali Olimpijczyku już będą Toruńianie grali na tej hali, a więc zarówno treningi, jak i mecze będą odbywały się na jednej hali. Hala bardzo ładna, widziałem na zdjęciach. Osobiście jeszcze nie byłem, ale na pewno kiedy tylko przyjadę do Torunia znowu, to tę halę odwiedzę. Ale myślę, że to jest krok naprzód do tego, aby klub się rozwijał. Tutaj rozmawiałem też z Tomkiem Kotowskim na ten temat. Mówił, że decyzja klubu o zmianie hali jest dobra ze względu na to, że większość turniejów, czy to międzynarodowych, czy turniejów z cyklu Grand Prix Polski jest po prostu rozgrywana na dużych halach, a jak powszechnie wiadomo w środowisku tenisa stołowego, no to jednak zmiana hali nie wpływa zawsze na dobre. Chodzi tu o szybkość, wysokość hali. No różne są, nawet temperatura ma duże znaczenie i to naprawdę takie detale decydują, o których można godzinami rozmawiać. Torunianie de facto w końcu będą mogli grać u siebie w domu. Też słyszałem dużo dobrego na temat tej hali. Po pierwsze, że będzie można, no, że będzie dużo stołów w tej hali, będzie można spokojnie sobie trenować w takim wysokim komforcie. I faktycznie, jeżeli mecze Lotto Super League zostaną przeniesione do tej hali, to faktycznie to, o czym mówisz, to będzie na pewno to będzie handicap dla Torunia. A skoro mówimy o meczach, skoro mówimy o tym, co się będzie działo w przyszłym sezonie, no to no musimy wspomnieć o tym, że ten sezon no to są wielkie powroty. No mam na myśli tutaj przede wszystkim Kubę Dyjasa, który wraca z niemieckiej Bundesligi do Lotto Superligi. Jak wiemy, oficjalnie podpisał kontrakt z Dekorglasem Działdowo. Wraca Patryk Zatówka, który podpisał kontrakt z PKS-em Kolping Frak Jarosław. No i Andrzej Gacina też związał się z Dekorglasem Działdowo. Te komunikaty oficjalnie popłynęły do mediów. I co myślisz o transferze Kuby Dyjasa? No bo Kuba no to jest najgłośniejszy transfer. To jest transfer, o którym mogliśmy usłyszeć w wielu mediach, w telewizji, w radiu, w internecie, w prasie. Rozgrzewa ten transfer Kuby do Działdowa, więc zaczynamy od Kuby w Dekorglasie. Co to Okej. znaczy dla Działdowia? Znaczy dla Działdowian ja się przede wszystkim cieszę, że Działdowianie w końcu postawili na to, że szukają jakby europejskiego zaciągu, tak? Ściągnęli bardzo mocnego Polaka, najlepszego w Polsce, prawda? Bo przecież Kuba Dyjas to aktualny mistrz Polski. Dodatkowo Chorwat Andrej Gacina, czyli zawodnik niegdyś top 20 rankingu światowego. No i tutaj myślę, że Działdowianie w końcu no, zmienili taktykę transferową, politykę właśnie, bo jednak przez lata oni szukali tych azjatyckich zaciągów i nie do końca mi się to podobało osobiście, ale też no, nie do końca mi to wychodziło na dobre, tak? No, Mistrzostwa Polski jak dotąd nie zdobyli, ale natomiast sięgnęli po triumf w europejskich pucharach, tak? Bo w sezonie 2017-18 sięgnęli po puchary TTU, więc no, to ma dwie strony medalu oczywiście. Co do samego Kuby, po 7 latach opuszcza Niemcy. Myślę, że wraca jako zawodnik z ogromnym bagażem doświadczeń, co sam potwierdził w wywiadzie dla Libero Sennhausen, kiedy opuszczał klub. Myślę, że to bardzo odpowiedzialny transfer z jego strony, ze względu na to, że ma żonę, niedawno został ojcem, więc tu uważam, że powrót do Polski jest bardzo takim rozsądnym krokiem. W Działdowie na pewno dobrze zarobi, bo Działdowo jest, no jak powszechnie wiadomo, jednym z najlepiej opłacających zawodników klubem. Więc no tutaj mówię, no to jest bardzo ciekawy transfer, bo zarówno skorzysta na tym Kuba Dyjas, ze względu na to, że będzie mieszkał w Polsce, w swojej ojczyźnie, zyska na tym Działdowo, bo pozyskała bardzo dobrego zawodnika, ale zyska również na tym Lotto Superliga właśnie pod względem marketingowym i pod względem takim, że czołówka będzie chętnie przyjeżdżała, myślę, na mecze Superligi. No, tutaj przychodzi mi na myśl wywiad prezesa Ferdynanda Chojnowskiego. No, on otwarcie przyznał, no, że w dobie, kiedy tak naprawdę nie wiadomo, czy granice będą otwarte, no to oni muszą posiłkować się właśnie takimi europejskimi wzmocnieniami. Aczkolwiek myślę, że to też nie jest tajemnica, że podchody pod Kubę Dyjasa to nie były tylko w tym sezonie, w tym okienku transferowym, tylko wcześniej i Działdowo, i Grodzisk Mazowiecki, Jarosław,
Między innymi myślał o transferze właśnie Kuby Diaza. I to, co mówisz, no, dla Działdowa marketingowo strzał w dziesiątkę, jakościowo myślę, że też. W końcu Kuba będzie mógł zobaczyć, jak to jest wcielić się w rolę lidera z prawdziwego zdarzenia, bo niewątpliwie no, większy ciężar na jego barkach będzie w Działdowie niż do tej pory. Po drugie, taki spokój dla niego, bo tak jak wspomniałeś, no, małżonka, dziecko, spokojne mieszkanie już w Polsce, nie za granicą. Wiemy, że będą mieszkali z rodziną w Gdańsku. Gratulujemy Kubie potomka. Wiemy, że jest to chłopiec, jest to Mikołaj, więc wszystkiego dobrego dla Was, Kuba i Marta. Także no, pod tym kątem spokojnie. Myślę, że transfer na plus. No i na tę chwilę Działdowo ma skład następujący. No, Kuba Dyjas, Andrzej Gacina i Jiří Vrablík. To naprawdę, jeżeli ta trójka będzie grała bardzo często, to jest to duża siła rażenia, jeśli chodzi o Lotto Superliga. Znaczy pamiętajmy też, że jest Czsuwerliank i Kamil Kurowski, a więc też zawodnicy, którzy potrafią pozytywnie zaskoczyć. No, Czsuwerliank w przeszłości grał przecież w Lotto Superlidze przez wiele lat i to z bardzo pozytywnym skutkiem, prawda? Bo grał i w Wogorii, w Grodzisk Mazowiecki, w Dekorglasie. Teraz już jest bardziej się angażuje jako trener, ale też występował cały czas w Lotto Superlidze. Natomiast Kamil Kurowski, przypomnijmy, że w zeszłym, znaczy w tym sezonie, ale przed przerwą przegrał 3-2 z Vandim, a więc no, z jednym z najlepszych zawodników Lotto Superligi. Ale nie wierzę w to, że jeżeli ci zawodnicy będą zdrowi, dyspozycyjni i nic takiego się nie wydarzy, no nie sądzę, że ta trójka będzie zagrożona. Chyba że faktycznie kosztem nabierania doświadczenia czy jakiejś, no weźmy to w cudzysłów, awarii, ta dwójka będzie mogła wejść. A poza tym Działdowo jeszcze tak naprawdę chyba nie powiedziało ostatniego słowa. To okienko transferowe przecież cały czas trwa. Czekamy na dalsze informacje. Skompletowany skład ma także Grodzisk Mazowiecki i te dwie drużyny na tę chwilę, no przynajmniej na papierze, wyglądają bardzo obiecująco. Tak, wydaje się, że to będą bardzo silne zespoły, które no jak w ostatnich latach będą walczyły o Mistrzostwo Polski. No ale jeszcze wracając do Kuby Diasa, pamiętajmy, że on wybrał Dekorglas Działdowo, rezygnując z ofert z Francji, z pozostałych z ofert z Niemiec, czy nawet z Japonii, prawda, dostał ofertę. To, co mówił w live czacie z tobą, tak jak rozmawialiście. Więc no to naprawdę też musiała być oferta bardzo dobra i też dużo musiała znaczyć dla samego Kuby, prawda, że jednak Polska, że jednak swój kraj. Natomiast jeżeli powrócimy do tego tematu, do tego wątku rywalizacji Dekorglasu z Bogorią, no to szykuje się ona naprawdę bardzo ciekawie, bo skład pozostaje w Bogorii niezmienny. Paweł Siruczek, Marek Badowski, Panagiotis Dionis i Masaki Yoshida, więc ta czwórka eksportowa w Dartomie Bogorii Grodzisk Mazowiecki. Tak jak wspomniałem, na tę chwilę najmocniejsze składy, rosną nam od razu faworyci do przynajmniej do playoffów, ale na pewno tylko playoffami się te ekipy nie zadowolą. Czekamy dalej na rozwój wydarzeń w innych klubach. Wiemy, że Patryk Zatówka zastąpi Daniela Guraka w Jarosławiu. No i też jestem ciekawy tego transferu. Wiemy, że no, ten poprzedni sezon Patryk stracił z powodu kontuzji kolana. Rozmawiałem z nim niedawno, mówi, że jest wszystko ok, że wie, co ma robić, jest gotowy i będzie gotowy do następnego sezonu, a myślę, że o zdrowego Patryka Zatówkę, zdrowego Patryka, myślę, że no, dużo klubów w Polsce chciałoby mieć. Tak, Patryk Zatówka jest bardzo groźnym zawodnikiem z bardzo ciekawą przeszłością, bo w kategoriach młodzieżowych zdobywał kilka medali Mistrzostw Europy, zdobył srebro Mistrzostw Europy kadetów indywidualnie, srebro drużynowo w juniorach, brąz także rok później w Bratysławie w 2015 roku. No i przede wszystkim wywalczył brąz na Mistrzostwach Świata Juniorów w drużynie, tak, w 2013 roku, a więc to jest zawodnik z bardzo ciekawą przeszłością. No i naprawdę wielka szkoda, że trafiła mu się kontuzja w wieku
22, 23 lat, bo przecież Patryk Zadłubka to jest zawodnik urodzony w 1997 roku. Więc no, liczę na to, że wróci do Lotto Superligi jako zawodnik całkowicie zdrowy i nie będzie dla niego żadnych problemów, jeśli chodzi o zdrowie. Życzę mu właśnie zdrowia, żeby nie miał kontuzji, ponieważ no, z Jarosławiem zdobył Mistrzostwo Polski, tak? Więc też klub, który na pewno no, jest dla niego fajnym wspomnieniem i teraz na pewno liczy na to, że historia się powtórzy i także z Jarosławiem spróbuje powalczyć o złoty medal. No tak, ja jestem spokojny o to, że Patryk doprowadzi swoje zdrowie do porządku i to, o czym wspomniałeś. No, zawodnik cały czas młody, cały czas perspektywiczny, ale już no, z ogromnym doświadczeniem. Zawodnik, który no, jak wybiera klub, no to wybiera taki, w którym będzie grał o medale Lotto Superligi. Wojtku, Romcio Leszek pyta cię o to, czym grasz. Więc takie pytanie poza konkursem. Ojej, znaczy, no właśnie, czym gram, bo już dawno nie grałem. Ale jak już mam powiedzieć, okej, okay. Despia Tibar Samsonow, ale niestety nie jestem w stanie, bo nie znam się aż tak na sprzęcie, żeby rozmawiać na ten temat. Natomiast Guma Gevo, a na forehandzie, no właśnie, już naprawdę nie pamiętam. Powiem szczerze, że moja przerwa była tak długa, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale w wiadomości prywatnej chętnie na to odpowiem. Tak, także Romcio Leszek, zapraszamy na piąty set albo prywatna wiadomość do Wojtka i Wojtek rzuci okiem na sprzęt i udzieli panu kompleksowych informacji. A my jedziemy dalej w takim razie. No, jeśli chodzi o transfer, no to wiemy też, no, że Patryk Chojnowski no, na 99% zostaje w Gdańsku. Wiemy, że w Rzeszowie zostanie Tomek Lewandowski, zostanie Szymon Kolasa, zostanie Piotr Chodorski. O Bydgoszczy nie wiemy w zasadzie nic. Wiemy, że jest Patryk Jędrzejewski. Toruń wiemy, no Toruń ma, o właśnie, Tomasz Kotowski, pozdrawiamy cię Tomku, Tomek zostaje w Toruniu, Konrad Kulpa, resztę musimy ciebie Wojtku pytać, bo jeżeli wiesz to mów, jeżeli nie możesz to mów pomidor, ale będziesz wiedział. Znaczy na pewno zostaje trójka: Damian Wenderlich, Tomasz Kotowski, Konrad Kulpa i to wiemy. Co dalej, no to jeszcze trzeba będzie poczekać, myślę. Więc na pewno wiemy, że Przemek Walaszek dojdzie, bo też pisaliśmy o tym na piątym secie i Dawid Michna, też utalentowany zawodnik, prawda, grający do tej pory w drugiej lidze, teraz będzie głównie występować w pierwszej lidze i myślę, że ta pierwsza liga będzie dobrym kierunkiem dla tego młodego zawodnika do rozwoju. Choć ogólnie uważam, że pierwsza liga jest dobrym kierunkiem właśnie dla rozwoju młodych zawodników, gra tam bardzo dużo Polaków przede wszystkim, no prawie w każdym klubie są sami Polacy, tak, ale są to seniorzy, doświadczeni i jednak ten tenis stołowy seniorski od tego tenisa stołowego juniorskiego się bardzo różni, więc uważam, że takie zaczerpnięcie właśnie tego pierwszoligowego doświadczenia może naprawdę pomóc tym zawodnikom w rozwoju. Daj Tomek Kotowski pisze, czy w Bydgoszczy Asuka ma, czy nie zostaje. No, trwają rozmowy, a co z tego wyjdzie, to czas pokaże. I Romcio Leszek chwali, że sprzęt Gewo jest dobry, ale to ustacie sobie już poza programem, czym gracie. No. Nie byłem przygotowany na takie pytania, szczerze mówiąc. Myślałem, że pogadamy bardziej o takich rzeczach właśnie typu transfery, statystyki, typu Lotto Superliga Cup, ale tutaj no rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Przyznaję się, że nie byłem przygotowany. Przepraszam Państwa. Nie no, musisz być czujny. Taka... Tak. Wojtku, no 35 minut mija naszej transmisji. Ja myślę, że na początek w zupełności wystarczy. Tak sobie właśnie myślimy, żeby cyklicznie zrobić takie wrzutki, powiedzmy po 30, po 40 minut. Chcemy was... Tak, zgadza się. Tak, tak. To jest dobry czas, uważam. Jeszcze tak powiem od siebie, że na deser jakby po tym całym naszym wideoczacie zapraszam wszystkich na 500.pl. Tam się ukaże mój felieton odnośnie Lotto Superliga Cup. Niestety pierwszy już napisałem, ale usunął się i
Muszę je napisać go jeszcze raz, ale około godziny 22 myślę, że takowy się pojawi. Tam będzie moja subiektywna opinia z perspektywy przeciętnego kibica, odcinek drugi. Wbijajcie na piąty set, wbijajcie też na superliga.com.pl. Bądźcie z nami na naszych mediach społecznościowych. Będzie się działo. Chcemy też no, w tym czasie takim powiedzmy martwym no, gdzieś wracać do tego, co było w zeszłym sezonie, pokazywać wam jakieś skróty, fajne wymiany, żeby ten czas wam urozmaicić, a jeśli będziemy wiedzieli o chociażby o jakichś transferach, to na pewno lubiąc kanał i Lotto Superligi i Piąty Set, dowiecie się o tym pierwsi. My mówimy wam z Wojtkiem dobranoc. Chcemy zaprosić was za tydzień w niedzielę o godzinie 20:00 na taką właśnie transmisję, na drugi odcinek. Niech to się nazywa Krótka Piłka. Niech to będą takie skondensowane, esencjonalne wiadomości, opinie. Liczymy też na wasze opinie, komentarze. Chętnie gdzieś tam wejdziemy w polemikę. Jeżeli macie temat na taki program, to śmiało możecie wysyłać czy na Piąty Set, czy na Lotto Superliga, na nasze profile. My z chęcią podejmiemy się nie tylko tematów łatwych i przyjemnych, ale też tych nieco trudniejszych. Tak jest, panie redaktorze? Tak jest, jestem gotowy na wszystko. To co, mówimy państwu dobranoc, życzymy wam już miłego, przyjemnego tygodnia i do zobaczenia za tydzień. Tak jest, wszystkiego dobrego, udanego tygodnia, trenujcie ciężko. Dziękuję bardzo, Wojtek Krząż, 500.pl. Do usłyszenia. Cześć.